Marcin Iskowski, 51. minuta meczu, dostajesz podanie od Piotra Malinowskiego, zamieniasz strzał Lobitka właściwie na bramkę i dzieje się euforia. No tak, na pewno fajne uczucie, fajnie strzelić tą bramkę. Cieszę się, ale myślę, że cała drużyna zrobiła dzisiaj fantastyczną robotę, zasłużyliśmy na ten awans i dzisiaj możemy po prostu świętować. Można tak nieśmiało powiedzieć, że ten awans przed własną publicznością smakuje lepiej? Na pewno, myślę, że gdzieś tam to nie było zaplanowane. Na pewno tydzień temu chcieliśmy wygrać na Bytowi ten ostatni mecz. No nie udało się, ale no fajnie, że była taka okazja, że dzisiaj mogliśmy zagrać u siebie, wygrać i przypieczętować ten awans. Kilka kolejek przed końcem, awans przypieczętowany. Chyba też przyjemniej będzie się grało już do końca sezonu. Znaczy, no myślę, że tak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, że dzisiaj się cieszymy, a myślę, że w kolejnych meczach po prostu pokażemy profesjonalizm i będziemy chcieli dalej wygrywać. Trener Papszun powiedział dzisiaj na konferencji, że to czas radości. Dziękuję wszystkim piłkarzom, członkom sztabu szkoleniowego. Dla ciebie to na pewno też wielka radość, że przyszedłeś tutaj latem i udało ci się wywalczyć awans. Znaczy, tak, na pewno mogę się zgodzić z trenera słowami. Też chciałem podziękować wszystkim kolegom i całemu sztabowi. Myślę, że to była super decyzja. Wiedziałem, że Raków to jest bardzo dobry zespół i przychodziłem po prostu tutaj, żeby dać coś z siebie i pomóc w tym awansie. A powiedz jeszcze ten moment, kiedy kończy się mecz, kiedy wiecie, że następny sezon to Ekstraklasa. Pierwszy raz przeżywałeś taki moment. Jakie to są uczucia? Znaczy, no myślę, że to są uczucia nie do opisania, że gdzieś tam do teraz nawet nie wiem, no, co tak naprawdę się stało. Po prostu cieszę się ogromnie i chcę, żeby to trwało jak najdłużej. Dziękuję. Dziękuję.